Tak się składa, że z harcerzami z Kolbut nie dalej jak w okresie wakacji miałem możliwość spotkania się w Bieszczadach. Jest to bardzo prężna grupa młodzieży, która bardzo poważnie podchodzi do swoich obowiązków i zadań, ale jednocześnie, aby mogła pojechać w te Bieszczady, aby mogła to wszystko realizować wspólnie z Natalią, to są potrzebne osoby, które będą chciały przychylnym okiem popatrzeć na to, co robi, jak pracują, jak się organizują. W podziękowaniu za troskę o sprawy wychowania dzieci i młodzieży oraz za pomoc okazywaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej panu Leszkowi Grombali, komendantka gdańskiej chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego przyznała srebrną honorową odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. W podziękowaniu za troskę o sprawę wychowania dzieci i młodzieży oraz za pomoc okazywaną Związkowi Harcerstwa Polskiego w jego pracy wychowawczej, komendantka gdańskiej chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego przyznała srebrną honorową odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa panu Robertowi Aszyk. Dzisiaj chcemy wyróżnić również tych, którzy są z nami od początku istnienia gimnazjum. A 15 lat są z nami i tytuł Złotej Sowy otrzymują pani Anna Artemiuk-Zięba, pan Robert Aszyk, pani Izabela Bernard, pani Danuta Biernacik, pan Mariusz Biernacik oraz pani Teresa Czajkowska, Zofia Falkowska, Marzanna Grota, Elżbieta Guzik, Beata Handzlik-Medłowska, pani Hanna Młyńska, Anna Moskal, pani Honorata Nagórska, pani Lidia Romańczyk i pani Izabela Rółkowska, pani Marzenna Seroczyńska, pani Danuta Skrzypkowska-Gierszon, pan Henryk Skwirowski, pani Mirosława Szenkin-Chmielewska, pani Beata Woźniak, pani Dorota Zielińska i pani Urszula Zwara. Postanowiliśmy wyróżnić tych, na których zawsze możemy liczyć. A tytuł Przyjaciel Szkoły otrzymują przewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Piżewska, pełnomocnik wójta do spraw profilaktyki pani Rita Korpulińska, komendant komisariatu policji pani Katarzyna Kwiatkowska, kierownik komisariatu policja pan Krzysztof Łusiak, ksiądz prałat Józef Nowak, prezes Stowarzyszenia Przemysłowo-Handlowego pan Marek Nagórski, firma Patoka pan Eugeniusz Patoka, prezes Reknicy pan Ireneusz Olejnik, prezes Pomkolu pan Józef Radomski, właściciel firmy Ziaja, pan Zenon Ziaja, właściciel browaru Amber, pan Andrzej Przybyło, Związek Harcerstwa Polskiego, pani druhna podharcmistrzyni Natalia Błońska, pomorski wicekurator oświaty, pani Gabriela Albertin, przewodnicząca Rady Gminy, pani Liliana Redman, wójt gminy Kolbudy, dr Leszek Grombala i nasi przyjaciele z Niemiec, Ernst Gross, przewodniczący Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego. Członek Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego Tomasz Grysze i członek Stowarzyszenia Polsko-Niemieckiego Gerhard Krymę. Proszę ponownie pana Wojciecha Książka, przewodniczącego sekcji oświaty NSZZ Solidarność oraz naszą absolwentkę Michalinę Witkowską, finalistką eliminacji wojewódzkich konkursu literackiego Zło dobrem zwyciężaj. Chcemy również wyróżnić zwycięzców konkursu artystycznego Moje ulubione miejsce w gimnazjum. Zapraszam na scenę Iga Glaza, pierwsze miejsce, Julia Średzińska, drugie miejsce, Alan Meger, Damian Grzenia, trzecie miejsce i wyróżnienia Małgosia Pieczykolan, Fabiola Molicka, druga C. I Julia Buerger.
W naszej szkole odbył się również konkurs jacht generał Zaruski. Poproszę, Wiktoria Skarano, pierwsze miejsce. Jakub Haliniarz, drugie miejsce. Julia Średzińska, trzecie miejsce. I wyróżnienia. Zosia Żwirbińska, Agata Kukawka i Aleksandra Borek. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy, sztandar wyprowadzić. Zapraszam Państwa w niezwykłą podróż w czasie. Przebiegnijmy szkolne lata gimnazjalne, przypominając sobie najciekawsze momenty. Przyjmijcie ten pokaz z uśmiechem na twarzy i przymrużeniem oka. Wszak o dobrą zabawę i poczucie humoru autorom tego przedstawienia także chodziło. Przeżyjmy to jeszcze raz! Więcej żagli, od wieńca zdreputna, niechaj maszty się kładną na fali. Choć zawieja na morzu okrutna, górę serca, widzimy z niej cali. Wszak widzicie tę nić purpurową, co nad morzem się w tęczy rozbłyska i ku sobie nas nęci i nagli. A niech gromy nam biją nad głową, niechaj wstrzępy pękają płótniska. Bracia męstwa, do żagli, do żagli. Świata. Ja myślę, że baba wita sumbelno. Pewnie nic nie rozumiecie. No to wam przetłumaczymy. Welcome you, the friends from all over the world. I hope you're having a good time. Liebe Freude aus Nach und Gern.
zapraszam wszystkich aktorów na scenę jeszcze raz. Wielkie brawa dla naszych aktorów. A teraz przed Państwem jedna z bardziej popularnych ostatnio form przekazu artystycznego. Przed Wami lip-dub piosenki Happy Pharrella Williamsa w wykonaniu uczniów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Zapraszam Was bardzo serdecznie i życzę udanej zabawy. Przed Państwem zespół gimnazjalistów Minimax. I chciałabym tutaj powiedzieć, bo wiem, że jest to dla większości z nich pierwszy publiczny występ. Działają dopiero od kilku miesięcy w składzie zespołu Agata Dudek, Szczepan Kobiela, perkusja, Fryderyk Aszyk, gitara, Jakub Kloska, gitara,
Marta Żak, fortepian elektroniczny. A zespół prowadzi pan Jacek Szmyt. Find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Biały śnieg nocą śni i nietknięty z tobą trwa. Królestwo samotnej duszy, a królową jestem ja. Posępny wiatr na strunach burzy w sercu gra. Choć opieram się, to się na nic sta. Niech nie wie nikt, nie zdradzaj nic, żadnych uczuć, od teraz tak masz żyć, bez słów, bez snów, co mnie dać się. Lecz świat już wie, mam tę moc, rozpalę to, co się tli. Mam tę moc, wyjdę i zatrzasnę drzwi. Wszystkim wbrew, na ten gest mnie tam burzy gniew. Od lat coś w objęcie chłodu mnie pcha. Powitajmy teraz na scenie zespół Combo pod kierownictwem pana Jana Skołbani, artysty muzyka, instrumentalisty, nauczyciela i pedagoga. Znajdziemy tu standardy muzyki jazzowej, rozrywkowej oraz tanecznej. Kolbuckie Gimnazjum ma w zespole swojego przedstawiciela. Jest to Kacper Bawor, który gra na trąbce. Thank you.
proszę wszystkich o powstanie. Do hymnu gimnazjum. Pod żaglami zawiszy, życie płynie jak w bajce. Czy to w sztormie, czy w ciszy, czy w noc ciemną, dzień jasny. Białe żagle na masztach, to jest widok mocarny. W sercu radość i siła, to zawisza już czarny. Kiedy grot ma dwa refy, fala pogład zalewa, to załoga zawiszy, czuje wtedy, że pływa. Więc popłyńmy raz jeszcze w tę dalsiną. Niech wszystkie słowa, które dzisiaj padły i zdarzenia, które miały miejsce, pozostaną w waszych wspomnieniach i sercach i niech są przesłaniem na kolejne lata. Zapraszam teraz wszystkich. Was, szanowni goście, koleżanki i koledzy oraz was, uczniowie, na niespodziankę. Zapraszamy na tort jubileuszowy z okazji 15-lecia gimnazjum.